Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Jak X Combat Racing na PlayStation 2, ale jest to nagrywane z konsoli PlayStation 4, dlatego że jestem leniem i nie chcę mi się wyjmować oryginalnej konsoli, ani grać w tę grę z emulatora. Tak więc, poprzednim razem zaczęliśmy sobie Green Eco Cup i jak widzicie jest to klasa druga. I teraz mogę wam się pochwalić tutaj małą rzeczą, że udało mi się popoprawiać co po niektóre wyścigi. W sumie to wszystkie poprawiłem, które miałem do poprawy, tak więc mamy same złote medale, więc teraz jesteśmy coraz bliżej ukończenia Green Eco Cup. I w ogóle nie wiem po co to zrobiłem. Okej, okay, niech będzie. W każdym razie, zanim jednak zaczniemy, to warto byłoby wam odpalić scene player, dlatego że podczas poprawiania odpaliła się cutscenka, której no, którą oczywiście zeskipowałem, ale ponieważ wy tego nie widzieliście, to postanawiam wam ją puścić. Tak więc miłego oglądania! I love this sport. Last year alone, racing brought in more cash than Crash City's entire yearly budget. Now that's big. Believe it or not, it can get even bigger. I mean, with the right imagination. I'd like to see laws passed forcing the sport to be shown on multiple channels. Maybe broadcasted in school for the kiddies. Seems like everyone's got a stake in this thing. Well, we certainly do. There's a ton of money swirling around this sport. And where there's money, there's crime. I think Crew's playing us, but against who? I don't know. A więc z tej cutscenki mogliśmy co jedynie się tyle dowiedzieć, że Mizo ma w planach podnieść poprzeczkę pod względem pieniędzy. W sensie chodzi o to, że po prostu wyścigi teraz będą trudniejsze, więc on będzie musiał chyba więcej kasy w nie władować, w sensie na przeszkody na trasach i tak dalej, co oznacza to lekki niepokój dla naszych tutaj bohaterów, dlatego że jednak no im będzie trudniej, tym będzie większe prawdopodobieństwo, że oni będą mogli zginąć na trasie, co nie? Tak więc dobra, patrząc, że mamy tutaj Grand Prix i następny Grand Prix jest za 34 tych medali, tak więc musimy zrobić jeden z wyścigów albo w ogóle tych tras, bo mamy tutaj tak, w Spargus City mamy Bandland Sanctuary, a w Haven City z kolei mamy City Out Skyrids. I chyba bym zrobił to, tak szczerze. Tak szczerze chyba bym zrobił to. I potem byśmy pojechali sobie po prostu na Grand Prix. Tylko teraz tak, czym będziemy jechali? Firebatem, dobra, jedziemy Firebatem, elegancko. Który elegancko jest zupgrade'owany. Dobra, tak więc dzisiaj ogólnie o godzinie 15, bo ja to nagrywam 29 listopada, czyli nagrywam to w poniedziałek. Będziecie mieli premierę właśnie trzeciej sesji z tej oto gierki, tej średnio udanej. Znaczy średnio udanej pod tym względem mam na myśli, że po prostu fejle tam leciały jak z rękawa, że tak powiem. Tym razem mam nadzieję, że los się bardziej do mnie uśmiechnie i poradzę sobie o wiele lepiej. I dla przypomnienia, dlaczego nie ma kamerki, ponieważ to jest trochę niespotykany widok, że Pomidor musi mieć w końcu jakiś powód, żeby nie pokazywać kamerki. Po prostu w dużym skrócie, w momencie kiedy dawałem kamerkę do Jacka X w pierwszych dwóch sesjach, to o ile pierwsza sesja się nawet fajnie renderowała, bo renderowała się w 3 godzinki z kawałkiem, mimo że trwała ona troszeczkę krócej, tak troszeczkę, to druga sesja, jako że jest leciutko dłuższa, to przez to, że cały czas są, wiadomo, cięcia, jakieś tam zbliżenia, niezbliżenia lub po prostu zanikanie kamerki, no to film postanowił mi się renderować z drugiej sesji koło 7 godzin. A ja nie chcę sobie na to pozwolić, żeby cały dzień czekać na to, żeby się film renderował i potem rezygnować z niektórych moich planów, mimo że nie nagrywam tego let's playa w 60 fpsach i tutaj bym już raczej zrestartował, ponieważ poszło do dupy. Tak więc no nie mam zamiaru, że tak powiem, rezygnować ze swoich rzeczy tylko dlatego, ponieważ jeden film postanowi mi się renderować, kurde, dosyć długo. Więc postanowiłem zrezygnować z jednej rzeczy i w tym wypadku to będzie kamerka.
Mógłbym oczywiście dać kamerkę z komputera, ale stwierdziłem, że Logitecha zostawię sobie bardziej na live, a tutaj po prostu w seriach odcinkowych będę korzystał albo z telefonu, albo ewentualnie z aparatu mojego taty, ponieważ mój tata ma taki fajny aparat Sonego. Modelu nie pamiętam, ale jest fajny. W dobrej jakości w miarę nagrywa, więc może nawet się zdarzy, że któregoś razu pożyczę i sobie potestuję jakość. A teraz mówiąc o gierce, no to jedziemy w kolejny wyścig. Jak widzicie, plansze wyglądają jak wyglądają. No jest to dosyć, ta jest dosyć interesująca, w szczególności, że tutaj mamy jakieś takie właśnie elementy wulkanowe. Jedziemy po jakiejś tutaj wyspie, bo to widać, że ewidentnie jest jakaś taka kurde wyspa. Nie chcę tutaj mówić, czy to jest jakaś, nie wiem, Misty Island, czy jakieś inne kurde coś z Jacka związanego. Ale wiem tylko jedno, że całkiem fajnie te trasy są zrobione. Ale jedyny problem z tymi trasami jest ten taki, że mam czasami wrażenie, że one są po prostu za długie. I to mówię tak naprawdę bardzo szczerze, że odnoszę wrażenie, że twórcy wydłużyli te mapy trochę na siłę, żeby po prostu były wydłużone. Bez żadnego jakiegoś konkretnego powodu. A, i to jest... Ej, my już jeździliśmy... Kurwa. Czyli to oznacza, że te trasy wszystkie w jakimś stopniu są... No dobra, może nie wszystkie, ale jakaś zdecydowana część są ze sobą połączone, bo przecież tutaj zaczynaliśmy jeden z ostatnich wyścigów i to była ta trasa, której nienawidziłem, dlatego że kurde, no cholernie ciężka była, żeby zrobić tutaj złoty medal. Ja to zrobiłem za jakiś kurde 50 razem, no ale no. Patrzcie na to kurde. Ej, widzicie to? Połączyli dwie mapy ze sobą. Ja tutaj chcę twórców zachwalać, że kurde coś oryginalnego, ani tutaj... bez sensu, kompletnie. W sensie, fajnie z jednej strony, ale z drugiej strony, kurde, trochę jest to takie pójście po najniższej linii oporu. W mojej opinii osobiście. No możecie się ze mną zgodzić lub nie, wiadomo, no każdy ma jakby inne zdanie w tej kwestii, ale... No dla mnie osobiście trochę to jest przykre, że zamiast czegoś oryginalnego to zrobili kopiuj wklej w zasadzie, tylko zmienili jakby początek, a tak to identyczna mapa to jest. Zauważyłem, że tym firebatem bardzo często się przewracam. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że za bardzo go stuningowałem, przez co on jest za bardzo taki zwrotny. Być może tak jest, nie mówię, że nie. Niemniej jednak mam nadzieję, że mimo co uda mi się wygrać, bo wolałbym, no jak każdy zresztą, jeżdżąc w wyścigach, to wygrywać, a nie przegrywać. No i tutaj już oba padli, bo Cleaver padł oraz Cutter chyba. Tak, Cutter chyba padł. No nie! Jedź, kurde, no nie wywracaj się, ja pierdzielę! Kurde! No to jest, to ciężko jest czasami to auto opanować, to muszę przyznać. Tu jest turbo fajne i tak dalej, ale... W sensie turbo fajne, no mam na myśli, że fajnie się jakby jedzie. Och! Widzicie, co to się dzieje z tym autem? O, ja chcę kurde wykręcić, żeby kurde, nie wiem, no... pojechać do przodu, a on kurwa odpierdala co odpierdala, no kurwa. Bez kitu. No, OR86 to jest jeden z ostatnich czempionów. To był czempion Red Eco Cup. A teraz zobaczymy, kto będzie czempionem Green Eco Cup. Ale tu już mówię, zestartuję, bo kurwa odpierdolił się taki cyrk, że to jest głowa mała, nie? Chciałbym oczywiście, żeby ta sesyjka była krótsza, żeby nie trwała ona, nie wiem, półtorej godziny i godzinę 40, ale obawiam się, że kurde nici z tego i chyba to będzie jedna znowu z dłuższych sesji. Chyba te drugie połówki zawsze będą dłuższe, dlatego że patrząc na to, co to auto odpierdala, to ja bym musiał chyba z 15 na godzinę jechać co najmniej, żeby kurde nie wyjebać się przy okazji. No, jak chcę teraz się obronić, to nie mogę raptem. A wciskałem, żeby kurde jakoś tą bombę zdetonować, żeby ona nie buchła. Nie wiem, to jest jakieś losowe. Raz ci kurde się zdetonuje, raz ci się nie zdetonuje. Gra lubi robić takie rzeczy, co jest
przykre dosyć, ale no. Dobra, moi drodzy, jest, mamy to. Jezus Maria. Wolałem wam to wyciąć, tak szczerze powiedziawszy, i się na tym skupić. Ja pizgam. Ale to była naprawdę, o kuźwa. Nawet nie wiem, jak to inaczej skomentować. Idziemy dalej. Crash and Bash. Kurde, Crash Bash. Let's hear it for the owner of a new vehicle. Okej. Okay. The Roadhog mamy. Tutaj widzę. Wasteland Isle. Dobra. This is a Grand Prix qualifier, Jack. You must earn a gold medal in each qualifying race in order to be invited. Okej, czyli mamy tutaj kolejną trasę w Grand Prix. No i możemy ruszyć, kurczę. Tylko zanim ruszymy, warto byłoby zobaczyć w garażu i ogarnijmy sobie, bo tutaj mamy armor ogarnięty w miarę fajnie. Engine ja bym sobie jeszcze kupił i zupgrade'ował na maksa, kurde. Niech będzie na maksa zupgrade'owany engine. No i armor przy okazji trochę większy. Dobra, gearbox i nie wiem, turbo sobie, a bo dobra, turbo też sobie ogarniemy, a co? Turbo to jak najwięcej możemy, to sobie ogarniemy. A gearbox to sobie potem ogarnę, bo nawet nie wiem, co to dokładnie było. I teraz ten, to jakie auto żeśmy subgrade'owali? To Roadhog, kurde, Roadhog. Jedziemy z koksem, Roadhogiem. Hello, race fans! Welcome to another edition of the GT Blitz Show. What you think, Pecker? Is this season great or what? Yes, GT. It's really been a... Great! Well, we have two of the biggest racers in the sport today. So, Razor, tell me, how does it feel to compete in the most prestigious racing event on the planet? My show. Yes. Well, as you know, I'm a firm believer that our sport needs to evolve. We need more action, more excitement, more danger. Love it, love it! So, tell me, Jack, how does it feel to know either you or Razor will be dead by season's end? You must be really motivated to keep racing under this kind of pressure. Let's just say we're dying to win. Some say the mysterious crime boss Miso may be involved. Miso's name's coming up a lot for someone trying to stay out of the public eye. You heard it here, folks! These two wheel jocks are on a collision course, and we'll be here to identify all the bodies. No to cóż, Razer se po prostu z nas jaja robił i robił se podśmiechujki, że my se nie damy radę, ale my jeszcze udowodnimy, że se damy radę. Szczególnie, że jedziemy teraz kurwa bestią. I jedziemy w jedno okrążenie. O kurde. O kurde, teraz będzie naprawdę ciekawie, kurde, na jedno okrążenie. Cóż, jako że mam w miarę upgrade zrobiony spoko, to teraz nie powinien być to żaden problem dla mnie, żeby bardziej jakoś przetrwać. Szczególnie, że mam teoretycznie szybsze auto niż Cleaver, a jedziemy przecież tym samym wozem. No zobaczcie na to, mamy te same wozy w zasadzie, ja i Cleaver. Ale spokojnie. Beautiful Crash. Beautiful Crash. Świeżnie to brzmi. Dobra, nara tam. Gryź tam ziemię, Cleaver. Ale właśnie to jest to, co... Ja wiem, że się powtórzę, ale... Bardzo lubię mimo co ten komentarz. Dead tutaj mówię, naprawdę fajnie to opisał, że... Co z tego, że te postacie wszystkie wracają z poprzednich części, skoro w zasadzie... No w mojej opinii, poza tym, że tam, nie wiem, Cleaver albo ktoś się odezwie, to oni... Nic takiego mądrego do powiedzenia, szczerze powiedziawszy, to nie mają. Oni są tylko dlatego, żeby nie było, że Naughty Dog o nich zapomniało, no. Ale z dwojga złego chyba wolę, żeby powracały te postacie, niż żeby było dużo nowych postaci, bo na przykład poza Rain, czyli córką Crew, która, że tak powiem, znaczy no, ona żyje, ale Crew nie żyje, wiadomo. I przyznam, że Rain jest całkiem sympatyczna, tak szczerze powiedziawszy. Ale no mniejsza. W każdym razie. Poza Rain
i Mizo oczywiście i Razerem, no to w resztę postaci to wiadomo, no jest Shiv, jest Cutter i tak dalej, ale ich imiona w mojej opinii dosyć, przynajmniej dla mnie, ciężko jest zapamiętać i to jest takie na zasadzie, że z jednej strony masz to wypisane, ale z drugiej strony jak chcesz na pamięciówkę lecieć, to no ciężko jest zapamiętać ich imiona. Szczególnie, że no mówię, jesteś mimo co przyzwyczajony do schematu, że masz tutaj Thorna, masz kurde Ashley, masz Kirę. No w zasadzie kurde te wszystkie znane tobie postacie, no nie? A powiedzcie mi, co ma takiego kurde, nie wiem, Cutter albo ktokolwiek z nich do fabuły, skoro oni i tak tylko tutaj się pojawiają i nigdzie indziej później nie są nawet wspominani. Wiadomo dlaczego. No i widzicie, udało mi się kurde ten... Udało mi się uniknąć jakoś. I proszę bardzo, jesteśmy pierwsi. Grand Prix mamy zaliczony. Przynajmniej ten teraz za 34 medali. I wracamy do menu. Hello, race fans! We're coming to you live from not-so-scenic Haven City as this sport goes on the road for the World Circuit Tour! Yes, we're global, baby! In today's race, a few veteran drivers will meet the upstarts for the first time, and the Blitzmeister has a feeling it won't be pretty. So, we'll stay behind the crash barrier and bring you all the action as it happens. Stay tuned! It's nice to be back in Haven City, hey, sweetheart? Thorin, I'm touched. I was talking to Ashlyn. I knew that. And we used to think this town was tough. Crash City makes this place look like a kiddie park. I still don't understand why Crew would go to all this trouble for a trophy. I smell a rat. Hey! I showered this morning! I mean, I think Crew must have been up to something. With soap! He always had an angle. You're probably right. While we're in Haven City, I'll see what I can dig up in my father's old things. Yeah, you do that. Show him what he's won, Pecker! No cóż, udało nam się odblokować wyścig w Haven City. A tutaj Ashley i Thorn są podenerwowani, że znowu wracamy do Haven City, kurde, na wyścig. Albo trochę tak lekko zdziwieni, zniesmaczeni, no nie wiem, no nie wiem nawet jak to inaczej określić. Dobra, tutaj Grand Prix mamy póki co 6-6. I tu mamy Haven City oraz Forbidden Jungle. A w Forbidden Jungle mamy Death Race, więc dobra, może dla odmiany zróbmy teraz Death Race. Żeby już nie było kurde siary, zróbmy Death Race. To będzie proste, szczególnie, że mamy bardzo szybkie auto, więc tu nie powinno być żadnych problemów i to jest... Nie powiem, że najlepsza plansza, chociaż wydaje mi się na Death Race, że jest ona idealna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że o ile miałem tutaj problemy, wiadomo, z wyścigiem, tak Death Race pójdzie jakoś tak ciekawiej, bym powiedział. Tyle, że... No powiem wam szczerze, tak z ręką na serduszku. Nie chcę tutaj, że tak powiem, sztucznie wydłużać komentarza, bo nie na tym to, jak wiecie, polega. Tak więc umówmy się, że ja wam wytnę ten Death Race. Po prostu wiecie, jak już ta plansza wygląda, wiecie, że ja tutaj się naparzam z tymi kurde ziomami. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu wyciąć to, póki nie mam jakiegoś, wiecie, czegoś ciekawego do powiedzenia. Tak więc widzimy się po przejściu Death Race. No i jestem z wami z powrotem, już jak widzicie mamy Golda pewnego, tak więc... Tutaj już się o nic martwić nie trzeba. 218, no to kurde, moi drodzy, to jest good wynik, good, że tak powiem, żeli popą. Okej, okay. Forbidden Jungle Death Race, congratulations, gold medal, you won. Dobra, spoko. Wszystko wiemy, 42-54, no to dzisiaj chyba myślę, że Green Eco Cup sobie skończymy. Dobra, Canyon Run tutaj mamy odblokowane, Badlands Sanctuary oraz Wasteland Isle. Tu mamy z kolei Haven City, więc zobaczmy, co ciekawego będzie w Canyon Run. A, Freeze Rally, okej, okay, no to sobie przejdziemy Freeze Rally. To jest, będzie bułka z masłem, szczególnie, że po raz kolejny mamy fajne, szybkie autko. I to jest właśnie ta trasa, w której ja lamiłem robiąc... tą konkurencję z tymi autami, co jechały na wprost mnie. Aczkolwiek, co jest zabawne, wczoraj sobie, albo przedwczoraj, bo nie pamiętam, kiedy ja to przechodziłem, chyba przedwczoraj,
Powtórzyłem sobie tamtą konkurencję i zrobiłem ją za pierwszym razem. Patrzcie, jaka ciekawostka, widzicie, kurde? A na nagraniu mi nie chce wychodzić z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy to jakaś wtedy klątwa mnie spotkała. Być może tak, ale być może też i nie. W każdym razie jest to całkiem prawdopodobne, że po prostu gra ma swoje humorki co do mojej osoby i no bardzo lubi czasami mi dla beki uprzykrzać życie. No cóż. Można i tak, ale czy tak jest fajnie? No to już od gry zależy. Jeżeli gra tak lubi ze mną pogrywać, no to... To ja nie mam nic więcej do dodania w takim razie. Tam u góry widziałem chyba, że 10 była. Ale my sobie pozdobywamy 5, 2, 2. No cóż, jutro w ogóle wtoreczek w Toruniu. Ja jutro będę zabierał się za nagrywki do Alladyna. Bo trzeba będzie ruszyć z Alladynem. Szczególnie, że końcówka listopada. No już zaraz wchodzimy w grudzień. Od środy już mamy 1 grudnia. I świąteczne live'y, gdzie będą świąteczne gierki ogrywane. Może nie na całych streamach, no ale na pewno będziemy sobie ogrywali jakieś świąteczne gierki. Żeby nie było. Bo wiecie, klimat świąt musi być. Nawet mam już świąteczny overlay przygotowany w 90%. Dobra, 48 sekund, zajebiście. Kurde, zgubiłem dwójkę. Ale mamy tutaj 2 teraz. Dobra, teraz tak, teraz tak, teraz tak. O, 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 kolejna 2. I cyk 2. O, 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 to kolejna 2. Elegancko. I teraz u góry była 10, z tego co pamiętam. Oh yeah, faktycznie jest. Dobra. Więc na trochę dłużej mamy czas zamrożony. Teraz staraj się same zamrażacze zbierać, bo to ci przytrzyma długo. Do końca wyścigu bym nawet wręcz powiedział. Więc warto byłoby ogarnąć coś takiego. I 5, elegancko. Dobra, teraz jedziemy, kurde, naprzód, naprzód. O, i tylko jednego żeśmy zgubili, Freezera. Ojej, ale przykro mi. Dobra, wracamy do menu. Menu, menu, menu. Now that I've finished working on this sweet ride, it'll really fly, thanks to my vehicular expertise. Right. Did you put on 2 coats of wax or just one? One. But that'll make it go much faster. Howdy, mates. Just wanted to drop you a flyer that there's an event swelling at the Crest Coliseum. Competitors from all over the world came to play, and my score beat them all. Whoopee for you! I just didn't want you to miss out on all the fun. I need a little competition, and I'd love to see you squirm. Go ahead, give it a burl. I'll be the one laughing from the stands. Jesteśmy z powrotem, jak widzieliście, przyszedł tutaj do nas Cleaver. Coś tam sobie popierdolił. W sumie nawet nie wiemy co, ale niech se tam pierdoli. Jak potrzebuje, to niech se popierdoli, brzydko mówiąc. Dobra, jedziemy dalej z Coxem. Mamy Badland Sanctuary. To jest chyba race. Tak jest, circuit race. Jedziemy z Coxem, nie ma to tamto. Musimy jak najwięcej orbów zbierać, żeby upgrade'ować sobie wozy. No ten to mamy elegancko zupgrade'owany. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu zupgrade'ować go kompletnie na maksa. Kurwa, co? Jedno okrążenie znowu, co jest grane? Ja pierdzielę, naprawdę. Czemu coś takiego dają? Jak nie dwa, to jedno okrążenie? O co tu chodzi? Kurde, ja myślałem, że w Grand Prix jest tak bardziej po jednym okrążeniu.
Ale dobra, no niech będzie. Jak gra se tak życzy, no to niech kurczę pieczone tak będzie. Ale przyznam, że nazwa dosyć ciekawa. Badland Sanctuary, kurde. Badland, kurde, widzicie? Czy ta nazwa mnie musi, kurde, prawie że w każdej grze prześladować? Wiecie, Skellos Badlands, Spyro, Rayman, Badland, przecież świat. To jest jakieś, kurde, nie wiem, mi się wydaje, że to są jakieś, kurde, wiadomości. Podprogowe, które mają na celu powiedzieć, ej, skończ Raymana Redemption. No mam taki zamiar, chcę tego Trubosrasha przejść, tak? Ale problem właśnie z Raymanem Redemption jest taki, że jak ja próbuję dojść, nieważne na jaką taktykę, to zawsze coś pod koniec muszę spierdolić, brzydko mówiąc. Bo... no jakby to powiedzieć... żeby nie zabrzmiało to zbyt wulgarnie, ani zbyt... no nie wiem jak. Po prostu... zawsze stres łapię w tej konfrontacji z tymi bossami. Mimo że mówię sobie, nie, dasz radę, to jednak koniec końców i tak, kurde, zdarzy się coś, co spowoduje, że ten... A ja chcę bardzo skończyć ten 100% i pokazać wam tego Trubosrasha, no bo dla mnie to jest... powiedziałbym, że bardzo ważne, o. To będzie nie tylko dla mnie, ale przy okazji dla was, bo wy zobaczycie końcówkę gry. Tak nie, żeby coś. No. I dzisiaj jeszcze przy okazji po tych nagrywkach pewnie coś na dramaturgach nagram. Wow! Pomidor nagra coś solowego teraz na dramaturgach. Kurde, rzadko kiedy się teraz to zdarzało, więc kurde... Progres pod koniec roku. No progres, no bo mam temat, który chcę sobie omówić. I tyle. Ja nie lubię jakby rzucać się, wiecie, na tematy, o których pojęcia nie mam, albo... na tematy, których pewien nie jestem. No tutaj, co prawda, też do końca pewien nie jestem. Ale dobra, przejdź do konkretu. Nie jestem może stuprocentowo pewien, ale chcę spróbować. Bo bardziej to jest materiał na zasadzie zadania pytania do widzów. Western Tower. O! Jakaś nowa traska się odblokowała. Nice. 48 na 60. Dobra, czyli tu już będziemy mieli zaraz maksimum. Haven City. I teraz tak. Wasteland Isle. To będzie wyścig też. Nie, deathmatch. No to jedziemy z deathmatchem. Kurcze pieczone. Zobaczymy, co tutaj będzie. Jedziemy, nie śpimy. Dobra, czyli będziemy musieli się tutaj napierdzielać ze wszystkimi, okej. Tak więc, gdzie tutaj mamy Ashley? Tu są gagatki. Dobra, Ashley ma... o kurwa, 2 punkty już ona ma. Jezus Maria. Może spróbujmy jakoś nadgonić Ashley. O, 2 punkciki, elegancko. Siga to zaraz też tutaj dojedziemy. Tylko najpierw Ashley, bo ona ma, kurde, 3 punkty aż. Czemu ona stała w miejscu? Ktoś mi to wyjaśni? Nara, Cleaver. Kurde, co za idioci, bez kitu. Co oni odpierdalają? Okej, okay, Eddie mnie dojechał, spoko. Jaki czas mamy? 2:25. Ej, ale czas tutaj szybko leci. Chyba że to jest tak, że ja tak długo dojeżdżałem do nich.
Tam do Ashley, do Cleavera. Dobra, never mind. Jedziemy tutaj. Tam mamy Ashlyn. Co prawda jest ona osamotniona, ale zaraz jej dopilnujemy towarzystwa. Chodź tu, Ashlyn, chodź. Chodź, chodź. Wiesz, ostatnio się między nami nie układało. Bo ten quasi związek z Jacka 3 no nie wyszedł. Ale na przynajmniej teraz tobie sprawiłem przyjemność, częstując cię ołowiem. Mam nadzieję, że nie jesteś z tego powodu jakoś zdruzgotana, zdenerwowana, ani przerażona. A tutaj mamy oczywiście Siga, który również zostanie dojechany, bo się zaklinował. No i widzicie, jak mu pomogłem. Powinien mi być teraz za to wdzięczny bardzo, bo ja mu pomogłem. Zrobiłem to w trochę inny sposób niż on oczekiwał, ale liczy się, jak liczą się chęci, prawda? Dokładnie tak. Chęci się najbardziej liczą w tym wszystkim. Okej. Ja mam 8, Ashlyn teraz mnie dojechała. Ile Ashlyn ma? 3. Eddie ma 4, ja mam 8. Dobra, czyli teraz muszę się pilnować. Cutter już w ogóle nawet nie uczestniczy w tych wyścigach, bo na jego miejsce Sig przyszedł, albo Cleaver. Tak więc kurde, no, stawka jest tutaj w miarę wyrównana, powiedzmy, że tak powiem, żeli popą. Sig, zaraz cię dojadę. Uważaj sobie, gnoju, gnodżu. Kurde, dojechał mnie. A my musimy pilnować tutaj Ediego, bo Eddie to kurde za bardzo wyszczekany jest w punktach. No ma połowę, żeby on mnie tylko nie dojechał, bo jak on mnie dojedzie, to będzie kurde wstyd i hańba. Hańba! Dobra, mam 9 punktów, tak więc chyba jestem bezpieczny. No, żadne z nich mnie już nie dogoni, tak więc Elu wina. Punkciki się same wbijają i przy okazji orbiki. Bardzo dobrze. ...51 na 60. Czyli teraz tak. Mamy tutaj do zrobienia Dirt Stadium, Western Tower oraz w Haven City, więc chyba bym zrobił Haven City. Dobra, wracamy na stare śmieci, proszę państwa. Kto z was tęsknił za Haven City? Nikt? No jak to nikt? Kurde, no jak to nikt? Ja bardzo tęskniłem za Haven City, bardzo lubię to miasto i te lokacje. Co prawda, Daxter też, w sensie w Daxterze też dosyć lubię Haven City, to muszę przyznać. Ale bardziej wolę w Jacku 2, ewentualnie w 3, chociaż najbardziej to w 2, bo w 2 przynajmniej Haven City nie jest zniszczone. W przeciwieństwie do Jacka 3. Ale wiadomo, w jakich okolicznościach Jack 3 jest grany, więc jestem w stanie to wybaczyć. Ale mimo co, jak mam tak mówię szczerze wybierać między Jackiem 2 a 3, to Jack 2 na zawsze w serduszku. 3 jest bardzo dobrą grą, ale jakoś większy sentyment mam do 2. Może pewnie dlatego, że jakoś tak, nie wiem, Jack sam sobie przynajmniej nie zaprzeczał, tak jak to było w Jacku 3, gdzie to można było wychwycić, gdzie troszeczkę sobie zaprzecza. I Haven City to jest mapa, którą już przechodziliśmy, tylko że teraz trochę w inną stronę jedziemy. Bo jak pamiętacie, nie skręcaliśmy w tę stronę, nie jechaliśmy tymi oto ścieżkami, tylko jechaliśmy sobie w lewo bardziej. I wow, mamy tutaj teraz idealny moment, że sobie Cleaver będzie mógł na nowo zwiedzić Haven, znaczy na nowo. To jest tak, trochę zabrzmiało tak, jakby Cleaver w ogóle zwiedzał Haven City. Cleaver będzie mógł sobie zobaczyć, z jakich tutaj kurde rejonów pochodzi Jack. Chociaż Cleaver to tam pewnie woli tam swoje Spargus City, wiadomo o co chodzi. On jakby mógł, to by kurwa siedział tam. Jezus Maria, ale napierdzielają we mnie.
Yeah, that had to hurt. Want some more? Okej, mamy to wszystko pod kontrolą, elegancko, tylko teraz niech będzie coś, przez co będę mógł swój pancerz wyleczyć. Apteczka! Gdzie być? Kurde! Perwałem. Niedobrze. Sik jest pierwszy? Sik jest pierwszy? O nie, 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 kolego, kolego. Przepraszam bardzo. O nie, 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 ja cię teraz dojadę. Widzisz, jak cię turbo dojechałem? Udało się. Nie mogłem sobie na to pozwolić. Nie ma takiej opcji, żeby Sig wygrał. Okej. 54 na 60, czyli zaraz będziemy kończyć Green Eco Cup, Dirt Stadium, Artifact Race, dobra, artefakty, będziemy zbierać artefakty, proszę państwa. To jest coś, przy czym możemy sobie trochę pochillować. Znaczy, no, nie, może nie do końca, no bo wiadomo, trzeba jednak zwracać uwagę na punktację, ale... Robimy to na trasie, której już robiliśmy. Okej. Okej. Może nie do końca poczynujmy, trzeba się jednak skupić, kurde, trzeba się skupić. O, na samym starcie, widzicie? Ale fajnie, jak dostałem na samym starcie. I znowu. I teraz mam dwa punkty. No ale wiecie, znacie mnie chyba, kurde, dobrze. To będzie chyba jedna z najbardziej pociętych sesji. I nie dlatego, że failuję, tylko dlatego, że nie chcę póki co pokazywać wam tego, co już i tak widzieliśmy trylion razy, tak więc... Wiecie, co to oznacza? Ten mój komunikat chyba, nie? Czy nie wiecie? No i proszę bardzo, patrzcie, kurde, elegancko, jak z nich pojechaliśmy, kurde, znaczy z nimi. Nie z nim, tylko z nimi, bo wiadomo, że z nimi pojechałem, a nie tylko z jednym. Tak więc no, tak to właśnie jest, tak to się robi, kurde, proszę państwa. I co tu mamy? Western Tour, kurde. Circuit Race, dobra, robimy Circuit Race. I lecimy wtedy na Grand Prix, żeby zakończyć Green Eco Cup. I wtedy będziemy mieli już dwa kapy za sobą. I będziemy zabierali się za trzeci kap. Tu mamy jedno okrążenie tylko, tak więc... Jedziemy, jedziemy, kurczę, jedziemy. Jak widzicie, zresztą mapa trochę inaczej wygląda. Może mogliście sobie... to skojarzyć z dwie sesje kurwa temu, czyli w sesji numer 2, gdzie też mapa tak właśnie wyglądała w jednej z plansz. Tak więc to po prostu tylko nam pokazuje, że jest to jedno okrążeniówka i że musimy jakby spinać dupę już od razu na samym starcie, bo można by powiedzieć, że od razu na samym starcie mamy final lap. Tak więc jedziemy z koksem bez zbędnego przedłużania. To jest właśnie, kurde, troszeczkę minus Jacka, bo troszeczkę wydawało mi się, że to będą trasy bardziej oryginalne. Jak tu widzicie, cały czas mamy powtórkę z tego, co już było. A jak jest coś zmienione, no to ewentualnie jedziemy zamiast w prawą, tą to w lewą stronę, więc jakąś tam dodatkową część planszy odblokowujemy. A tak pod względem, nie wiem, nowości czy coś, no to trochę tutaj bije bieda, że tak powiem, i to taka totalna bieda. Nie chcę mówić, że to jest, nie wiem, jakaś gówniana gra, bo tak nie uważam. Uważam, że jest to całkiem w porządku gierka, bądź co bądź. Ale jednak, no... Muszę tutaj to powiedzieć. Możecie się zgodzić lub nie. Wiadomo, że duża część pewnie się ze mną nie zgodzi. Ale trudno, niech będzie.
powiem tak, to jest moje zdanie, więc pamiętajcie, że każdy ma w tej kwestii swoje zdanie i wyraża swoją opinię. Ale dla mnie gierka trochę jest bezpłciowa. No serio, jakby cutscenki, które mają tutaj miejsce, niby coś tam mówią, niby coś tłumaczą, ale tak na dobrą sprawę to w większości to są takie scenki na zasadzie, no gdyby ich nie było, no to nic by się za wiele nie zmieniło, tylko to byłaby gierka bez cutscenek. Tylko miałbyś jedną główną i outro i tyle, nie? A tak to mi się wydaje, że to są cutscenki tylko po to, żeby, wiecie, gra przypominała nam, że hej, patrzcie, jest tutaj Cleaver, ej, patrzcie, Thorn tutaj jest. Ej, no zobaczcie, no kurde, nie pamiętacie, że Ashley w tej gierce występuje? Ej, a może chcielibyście Thorna jeszcze raz zobaczyć? No wiecie, o co chodzi, rozumiecie chyba, do czego ja piję, nie? Jakby, okej, okay, fajnie. Zresztą, jedyne takie w mojej opinii trochę ważniejsze cutscenki, jak już mamy tak się, kurde, targować, co jest tutaj ważne, co nie, to są z tym całym Mizo. Z tym całym prezenterem tej, pożal się Boże, telewizji, GZ Blitz. Dlatego, że no, chcąc nie chcąc, ale on tam tłumaczy te, jakby, że wyścigi są teraz trochę trudniejsze, bardziej wymagające, więcej kasy trzeba wyłożyć na dekoracje w postaci przeszkadzajek. No, wiecie chyba, o czym tutaj teraz mówimy. Przynajmniej taką mam nadzieję, że wiecie. Elegancko, kurde, yeah, pierwszy. Dobra, to tu już mamy wszystkie główne wyścigi porobione. Teraz możemy lecieć, robić Grand Prix, proszę państwa. 60 na 60 medali, nie musimy nic poprawiać już. Jedziemy z Coxem. Forbidden Jungle, Mountain Top Highway oraz Northern Tor. Jedziemy z Coxem, nie ma to tamto, nie ma tutaj co dłużej przedłużać. Chociaż ja bym jeszcze lekko stuningował auto. I dałbym, kupiłbym tego gearboxa, kurde. Bo jestem ciekaw, co to dokładnie jest. Anusz Widelec, może sobie nawet subgradujemy na... Albo nie. Niech będzie tyle. Dobra, więc mamy prawie na maksa auto stuningowane, więc jedziemy z Coxem. Two of today's top contenders are joining me now. Cleaver, the muscle-bound god of track thunder. And the nimble and lightning-quick racer, Jack. So, Jack, sources say there's a big bounty on you. Everyone wants you dead. Everyone except me, that is. You're great for ratings. The death threats and bounties don't bother us. We're not afraid to die. Whoa! Freeze frame! I'd like to go on record right here that I'm firmly and officially against dying. In any way. Yabbers, all of you. I'm gonna find you two out on the track. And when I do, you'll wish you'd never wedged behind the wheel. You heard it here, folks. The gauntlet's been thrown, and the biggest race of the season is coming to you live as... Jack and Daxter show us how they became heroes. Okej, okay. Jedziemy z Coxem, proszę państwa. Zaczynamy Grand Prix. Więc teraz tak, Cleaver został troszeczkę podpuszczony przez Mizo, dlatego że Cleaver już chciał złoić nam dupę w trakcie, kurde, tego Grand Prix. No ale no niestety Packer tutaj również przerwał zabawę, mówiąc, że wypadałoby w końcu przerwać tę gadatkę i zabrać się jakby za Grand Prix. I tak też robimy, więc jedziemy sobie z Coxem bez tutaj jakichś ceregieli zbędnych i jedziemy w trasę, która, no... No Forbidden Jungle, no kurde, no co ja tu mogę więcej powiedzieć, no... Trasa, która wyssała ze mnie radość życia w momencie, kiedy zacząłem przechodzić ją na złoty medal. Nie wiem, jak w Grand Prix mi osobiście, znaczy opis osobiście, kurde, oficjalnie pójdzie. Myślę, że powinno pójść dobrze, szczególnie, że teraz naprawdę mam autko ładnie subgrade'owane.
Chociaż przyznam, że kurde łatwo do wody wpadłem, tak jak teraz przed chwilą widzieliście. Ale no dobra, zobaczymy co to będzie, nie chcę się zniechęcać. Niby z jednej strony powinienem całą mapę pokazać, ale z drugiej strony kurde to już jest coś co widzieliśmy po raz kurwa tysięczny, ale dobra, zostanę z wami, żeby nie było, że już przesadzam. Bo może tak to zabrzmieć, że kurde najlepiej to całą grę w ogóle wyedytuj i tak będzie kurde ten, spokój, nie? Wiecie o co chodzi. No ale jakie mam plany na dzisiaj? No plany na dzisiaj to uczestniczyć z wami na premierce tej sesji, którą będziecie dzisiaj widzieć, czyli sesji numer 3, tej pechowej sesji. I co? I przy okazji zmontowanie tej, chociaż zmontowanie tej sesji to nie będzie jakby jakieś wyzwanie, dlatego że, znaczy no żadna sesja to nie jest dla mnie wyzwanie w montażu. Ale tutaj za wiele jakby się nie muszę jakby edytować, wystarczy, że po prostu będę tam, gdzie jestem cicho, to zgłaśniał grę, żebyście mogli lepiej usłyszeć w momentach, kiedy ja nic nie mówię. No i w cutscenkach, no nie, żebyście mogli usłyszeć o czym oni tam dokładnie pieprzą wszyscy. O, Sig się wyjebał, ale śmiesznie. Ashley nie spiesza, kurde, niedobrze. A czemu tak? Czemu mi auto w poślizg wpadło? No, nie ma tak dobrze, Ashley, kurde, jedziemy do przodu. Albo jak to pewna muzyka jest, że tak powiem. Dalej, jedziemy na maksa. Hej, po prostu dalej, jedziemy na maksa, hej, po prostu dalej, jedziemy na maksa, hej, po prostu dalej, yeah, kurwa. Whee! Jestem pierwszy. Cleaver drugi, dobra. Cleaver ma 8 punktów, ja na sam start 10, elegancko, kontynuujemy, oczywiście, że tak. Następna trasa to będzie... Mountain Top Highway. O, to jest ta trasa. Dobra, mimo że pierwszy wyścig wygrałem, to teraz na tym trzeba się skupić. I kurde... Mimo że zimy nie lubię, to góry lodowe w tej gierce są po prostu epickie. Bo naprawdę kojarzą mi się z Jackiem jedynką. Z Jackiem jedynką i wiadomo z jakim poziomem. Gdzie taki fajny świąteczny soundtrack grał, gdzie trzeba było dostać się kolejką górską albo wyciągiem do góry. Piękne czasy, kurde. Zdałem sobie w ogóle z tego sprawę, że 5 lat temu zabrałem się za Jacka na kanale. Bo 5 lat temu, czyli w 2016 roku zrobiłem Jacka jedynkę na kanale i potem w 2019 zrobiłem V2 z Jacka jedynki. A w 20 zacząłem Jacka dwójkę i zacząłem Daxtera. A w tym roku zacząłem Jacka trójkę i X. I być może, jeżeli zdążę, a to jest bardzo mało prawdopodobne, to pod koniec roku, dodatkowo na sam koniec, na zakończenie roku, zrobimy sobie Jacka Zaginioną Granicę. Ale od razu mówię i ostrzegam, nie mam zamiaru robić na 100% Zaginionej Granicy. Tak więc, jeżeli kogoś boli ten fakt i chciałby zobaczyć, jak robię coś, z czego się orientuje, nawet nie opyla się robić, bo możesz to równie dobrze dla samego siebie zrobić, bo zakończenie jest jedno i to samo, to tak szczerze nie będę robił 100%. Chcę po prostu gierkę przejść i tyle. Jak będę chciał kiedyś robić 100%, to zrobię sobie na jakimś live'ie. I nawet miałem plany, że po zrobieniu Zaginionej Granicy, żeby odpalić ostatniego streama z Jacka jedynki, żeby... Bo początkowo planowałem let's play, ale tak sobie zdałem sprawę, kurwa, no mam V3 robić, kurde, no to już gruba przesada, szczególnie, że V2 nawet sobie oglądałem ostatnio ze swojego kanału, bo tak, oglądam czasami let's play ze swojego kanału, żeby
sprawdzić, jak coś się zestarzało, bo muszę mieć wgląd na to. No, powiem tak, na logikę. Gdybym nie oglądał Let's Play na swoim kanale, to nie robiłbym tych całych V2 albo remasterów Let's Play w lepszej jakości, bo nie wiedziałbym, a raczej nie pamiętałbym, co tam dokładnie mówiłem, jaki był mój komentarz, bo zawsze, kiedy chcę zrobić V2 lub remaster Let's Playa, to zawsze sobie oglądam te stare Let's Playe, patrzę sobie, co i jak. Wybaczcie, jestem z powrotem. Na czym to ja skończyłem? A, Let's Playe. No gdyby nie to, że ja oglądam jakby część swoich Let's Play, no to nie wiedziałbym, w jakiej jakości zrobiłem dany Let's Play, co mogłoby skutkować tym, że robiłbym troszeczkę coś, o czym nie miałbym zielonego pojęcia, czyli po prostu nie znałbym starej jakości Let's Playa, nie znałbym dokładnie kontekstu, co ja tam pieprzyłem za farmazony, a co nie. A tak to wiem, co gadałem i wiem, dlaczego powstaje taki V2, no nie? Albo remaster, bo ja bardziej to nazywam remaster Let's Play. O, Northern Tour. I teraz ze dwóch jeszcze. I teraz ostatnie okrążenie robimy. Znaczy ostatnią planszę i ostatnie okrążenie. Ale no, co ja tu chciałem jeszcze powiedzieć? No więc chcę zrobić coś takiego pod sam koniec. Tak myślałem, żeby zrobić ostatni stream z Jacka jedynki. Po zrobieniu oczywiście od razu zaginionej granicy. Żeby zakończyć jakby już, żeby powiedzmy wprowadzić Jacka po raz ostatni w jego tam oczywiście gierki. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. I no zrobić coś takiego, żeby po raz ostatni zagrać w Jacka 1, żeby tym razem wrócić do klasyka, ale po wszystkich wydarzeniach z tych wszystkich gier. Taki wiecie, powrót. No. Dobra, tak więc jedziemy teraz sobie z Koksem, jeżeli chodzi o mapkę. Bo już tutaj, kurde, zgubiłem wątek, znaczy zgubiłem. Pamiętam, o czym gadałem, ale nie wiem, co mogę więcej w tej kwestii powiedzieć. Po prostu chciałem zrobić coś takiego, że taki powrót po tych wszystkich wydarzeniach do Jacka jedynki, nie? Czyli tam, wiecie, po Jacku dwójce, trójce, X i Daxterze i zaginionej granicy, żeby wrócić do klasycznego Jacka, pozbierać znowu Power Cell'e, posłuchać sobie klasycznego soundtracku, sklepać dupę po raz ostatni Golowi i Mai. Wiecie, o co chodzi. Ashlyn jest na samym, kurde, początku. Nie podoba mi się to. Ale w sumie nawet jak ona teraz wygra, to tam koło dupy mi to lata, bo w sumie to jest jedno okrążenie, to jest raz. A dwa, że ona nie była druga, tylko gdzieś tam piąta albo szósta z rzędu, tak więc damy radę. Ja się nie boję, kurde, Ashlyn. Zresztą, kurwa, mam jej się bać. Proszę was. Ashlyn. Kurde, połowa mapki już. Zaraz będziemy mieli, kurde, 4 minutki w wyścigu. O, zaraz oberwiemy. Przed tym to się niestety obronić nie mogę. Przed błyskowicą niestety obronić się nie można, a szkoda. Szkoda szczępić ryja. O nie, Cleaver jest... O nie! Nie no, Cleaver, bądź tam na końcu lepiej, gościu. Tam jest twoje miejsce. To jest czasami najgorsze, jeżeli chodzi o te pojazdy, bo w momencie, kiedy chcesz kliknąć... Znaczy kliknąć, kurwa, brzmi jak jakiś idiota. Wcisnąć kwadrat.
i zdriftować, to później wychodzi co wychodzi, że no jednak nie do końca zdriftuję. I w ścianę wjeżdżam. Patrzcie, jak wszyscy blisko siebie są. To jest coś pięknego. Miłość, miłość dosłownie. Wszędzie miłość w tej gierce. Wszyscy się kochają. I zarazem nienawidzą. To jest w ogóle chyba połączenie też drugiej mapy. Bo widzę, skojarzyłem sobie chociażby po tym cmentarzysku. I po tych jesiennych drzewkach. No to trudne w skojarzeniu nie jest. Do czego to jest? No dokładnie, o kurde. Pytasz dzika, czy sra w lesie? Oczywiście, że kurde ten. Wiem, z czym to się kojarzy. Ta będziemy kurde unikali każdej takiej tej. Poza błyskawicą, ale mam nadzieję, że błyskawica nie zostanie wystrzelona. A jak zostanie, to mam nadzieję, że pod koniec już planszy. Do takiego stopnia, że ja zdążę to nadrobić. Ojo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 j
Oj. Dobrze. Elegancko. Czy tu już będzie koniec? Tak, tu jest koniec. Jedziemy do przodu. Dobrze. Gold Standard Green Eco Cup. Elegancko, kurde. Dobrze. Mamy Grand Prix zaliczony. And here's the lucky winner, ladies and gentlemen. Well deserved indeed. You're showing promise out there, old boy. What's your secret? Clean air. Love it! Ha ha! Love it! And I'd like to give a shout out to all my golden boys! Yeah, wouldn't we all? Tell me, Jack, you just beat one of the top racers in a bid to qualify for the Grand Championship race! Your point totals are impressive. What makes you think people won't kill you for this? What? Did I slur my words? Aren't you worried? Tell you the truth, I'm probably dead already. But that doesn't mean I can't take a few scumbags with me. Well, you made the people cheer, and that's good for business. Very good indeed. Until next time, this is GT Blitz, signing off. You got a sweet gig going here. Oh, it's all for show. For the bigger powers that be. I'd be careful, though. I hear Mizo had a pretty sizable bet on this race, and lost. I hope he was watching. Oh, I'm sure he was. No to cóż, Mizo jest zdumiony naszymi umiejętnościami i nie mógł normalnie uwierzyć w to, że my tacy dobrzy jesteśmy. No i próbował nam grać na emocjach w sumie. Ale bryczkę żeśmy dostali z klasy trzeciej, elegancko, kurde. The Anvil RTX, o kurde, ale fury dostaliśmy fajne. No, patrzcie, kurde. Pierwsze dwie klasy mamy już zrobione na 100%. Teraz już tutaj Blue Eco Cup zostało. No i oczywiście Yellow Eco Cup, czyli trzecia klasa tutaj, klasa numer 3 będzie tutaj dla nas już dostępna. Elegancko, zapiszmy sobie gierkę. 50%, już mamy, proszę państwa, połowę gry za sobą. Nice, kurde. Ale się cieszę. No tak więc co, no Mizo próbował nam wejść jakby na ambicje, mówiąc, że przedstawiał nas w jak najgorszej jakby odsłonie później, że, mówiąc, że a co jeżeli ludzie tam giną w tych wyścigach, a my gramy tak fair, czysto, powinniśmy się wycofać. W ogóle tam próbował nam wjechać masakrycznie na ambicje, ale oczywiście Jack się nie dał, ponieważ Jack zna już te tanie zagrywki, szczurze zagrywki. Tak więc no, wyszło co wyszło i mamy co mamy, że tak powiem. Dobra, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobała ta czwarta sesja, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play, długi long play o let's play, albo let's play na zasadach long playa. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam na socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord, Instagram, ponieważ tam często daję informacje o odcinkach.
Oczywiście zachęcam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Jacka X i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!